Jest wiosna 1994 roku. Od zakończenia II wojny światowej nie było na Ziemi ani jednego dnia pokoju. Na skutek działań elit politycznych ludzie dzisiaj giną w byłej Jugosławii, w Irlandii Północnej, w Górnym Karabachu, w Armenii, w Azerbejdżanie, w Czeczenii, w Abchazji, w tureckim Kurdystanie, w Iraku, w Libanie, w Afganistanie, w Sri Lance, w Kambodży, w Birmie, na Filipinach, w Angolii, w Sudanie, w Somalii, w Rwandzie. Panie prezydencie, piszę do pana list. Może będzie przeczytany w jakiejś wolnej chwili. Właśnie otrzymałem kartę powołania, by w środę po południu stawić się na wojnie. Panie prezydencie, ani mi to w głowie. Nie po to żyję, by zażynać biedaków. Proszę się nie gniewać, lecz muszę być szczery, bo wziąłem decyzję. Będę dezerterem! Jutro wcześnie rano ślizgać zacznę mocno, kuszczę w nosem pańskich ludzi. Pójdę żebrać o życie na gościńcach świata i rozkażę ludziom nie iść na wojnę. Odda własną, panie prezydencie, nie zgorszy gagatku. Jeśli będzie mnie pan ścigał, uprzedź pan żandarmów. Nie będę uzbrojony, nie strzelają śmiało. Nie po to żyję, by zażynać biedaków. Proszę się nie gniewać, lecz muszę być szczery, bo wziąłem decyzję. Będę dezerterem.